Mało kto wie, że inżynierowie przynieśli Stalinowi plan wielkości normalnego arkuszu projektowego, a Stalin położył na nim filiżankę wielkości wiadra, wiecie, taką carczaszkę, z której zwykł pijać kawę. Cała ta zabawa spodobała się sowieckiemu wodzowi tak bardzo, że kilkukrotnie stawiał gigantyczne wiadro filiżanki o różnych średnicach na m.in. plamach moskiewskich ulic. Stąd się popularne wś wśród urbanistów powiedzenie ELO, WALE WIADRO!